tym odcinku dowiemy się, co to jest kolekcja sztuki, w jakim celu się ją gromadzi, gdzie przechowuje, jak o nią dba oraz porozmawiamy z Karolem Radziszewskim, który zrobił Siusiów torcik. Kolekcjonowanie to proces długoletni. Za chwilę poznamy historię kolekcji Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Kolekcja sztuki to zbiór dzieł sztuki oraz dokumentów sztuki gromadzonych ze względu na ich wartość artystyczną, naukową i historyczną. Takie kolekcje powstawały od starożytności. Dziś największymi ośrodkami zajmującymi się kolekcjonowaniem są muzea i galerie. Istnieją także kolekcje prywatne, często traktowane jako lokata kapitału. Instytucje kolekcjonujące prace artystów usiłują ochronić ważne dzieła przed zniszczeniem czy zagubieniem. Kolekcje różnią się także kluczem, kryterium doboru prac. Na przykład może być to zbiór sztuki średniowiecznej czy sztuki multimedialnej. Znajdujemy się teraz w magazynie kolekcji Zachęty, w którym przechowujemy dzieła sztuki, które zgromadziliśmy w ostatnich 50 latach. Natomiast kolekcja Zachęty nie zawsze w ten sposób wyglądała i była związana bezpośrednio z historią tej instytucji. Przed wojną ten gmach należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które między innymi zajmowało się również gromadzeniem zbiorów, gromadzeniem dzieł sztuki aktualnych twórców. Wybuch wojny, II wojny światowej spowodował, że kolekcja ta została przeniesiona do Muzeum Narodowego w Warszawie. W tej kolekcji znajdowały się między innymi takie obrazy jak Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki, która w tej chwili zajmuje poczesne miejsce w Muzeum Narodowym, natomiast z założenia była projektowana do jednej z sal, największej sali Zachęty, sali od tego obrazu zwanej Matejkowską. Po II wojnie światowej rozwiązano Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i powołano Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, które przez początek swojego istnienia i właściwie do lat 70. XX wieku nie kolekcjonowało, nie zbierało dzieł sztuki, zajmowało się wyłącznie organizowaniem wystaw. Potem od lat 70. mniej więcej Zachęta zaczęła również, nadal będąc Centralnym Biurem Wystaw Artystycznych, kupować i gromadzić pracę. Od początku lat 90., kiedy zmienił się ustrój w Polsce, również te zmiany objęły Zachętę. Stała się samodzielną instytucją, Galerią Zachętą. I także kolekcja zaczęła się zmieniać. Aktualna kolekcja jest związana z samą instytucją, to znaczy kupujemy prace, które są albo wystawiane na naszych wystawach, albo my je współprodukujemy. Aby zbiory Zachęty nie uległy zniszczeniu, dbają o nie specjaliści. Konserwacja to dbanie o coś w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem czy zepsuciem. Między innymi usuwanie przyczyn zagrożenia podczas wystawiania i składowania dzieł sztuki. W magazynie staramy się utrzymać odpowiednie warunki dla prac z naszej kolekcji, czyli temperatura powinna być w granicach 18-22 stopnie i wilgotność w granicach 45-65. Najbardziej niebezpieczne dla prac są drastyczne zmiany, kiedy robi się nagle bardzo wilgotno i ta wilgoć wchodzi w pracę, one się rozluźniają, a przy nagłym wysuszeniu się powietrza ta wilgoć odparowywuje i się skurcza materiał, który pracuje i może spowodować pęknięcia, łuski. Dlatego podstawowym zadaniem naszym jest próba utrzymania stałych i dobrych warunków w magazynie. W magazynie pracę przechowujemy w zależności od techniki pracy, czyli obrazy wiszą sobie bezpiecznie na specjalnych takich suwanych ramach, wiszą na hakach w ten sposób, że bezdotykowo z innymi pracami możemy je przechowywać. One wiszą w swojej naturalnej pozycji, czyli tak jak wisi obraz na ścianie. Nietypowe prace albo rzeźby, albo niewymiarowe obiekty przechowujemy w skrzynkach specjalnie przygotowywanych do wymiarów i materiałów, z jakich wykonane są te prace.
Niestety czasem praca ma wiele przygód, zanim trafi do kolekcji i nie jest w dobrym stanie lub zostaje uszkodzona w wyniku niefortunnego przypadku. Wtedy potrzebne są poważniejsze zabiegi. Restauracja to zespół działań mających na celu przywrócenie dzieł sztuki utraconej formy. Tak jak w przypadku widocznego tu portretu brodatej dziewicy Heleny Antoni, kojarzymy restaurację dzieł sztuki z zabytkowymi obrazami i rzeźbami. Okazuje się jednak, że problemy konserwacji i restauracji współczesnych dzieł sztuki bywają czasem nawet trudniejsze. O tym, że sztuka jest cenniejsza niż złoto, wie każdy, kto ma z nią do czynienia. I tego wszystkim Wam życzę. My, konserwatorzy dzieł sztuki, jesteśmy w części artystami, musimy nimi być, żeby rozumieć, ale też powinniśmy być naukowcami, żeby umieć ją zbadać, ocenić stan zachowania i przede wszystkim postawić, tak jak lekarz, diagnozę. Bo mamy do czynienia bezpośrednio z żywą tkanką sztuki. To jest fascynujące, to jest fantastyczny proces, który przypomina wielu ludziom, którzy rozszyfrowują dane dzieła sztuki, dobry czasami kryminał. Potrafią bardzo też relaksowo pracować, bo długo i żmudnie i zawsze jest to jakaś zmiana. Uczestniczy się w czymś, co jest fajnym zdarzeniem, co jest procesem. Sztuka współczesna jest jakby podwójna. Z jednej strony artyści nadal tworzą obrazy, rzeźby, a z drugiej strony tworzą instalacje, kręcą filmy wideo i niestety przyznam szczerze, że druga połowa XX wieku to jest dekada, lata 50., 60., kiedy weszły również syntetyki, tworzywa sztuczne. I one są też niestety już w swojej naturze niosące ogromne zniszczenia. Jest ogromny problem, ale bardzo ciekawy. Poza wszystkim to, co stanowi o tym wątku takim jak niematerialność, stanowi idea tych dzieł. Trzeba zrozumieć, czemu one służyły, po co artysta je zrobił i odtworzyć tę sytuację. Spróbować wejść tak jakby do filmu kostiumowego z danej epoki. Pokazać to dzieło na tle tamtych lat. Emulacja to naśladownictwo pracy stworzone przez konserwatorów, restauratorów na podstawie oryginału pracy, dokumentacji i badań. Taka odtworzona praca ma specjalny certyfikat i na przykład zastępuje zniszczoną pracę na wystawie. W takim wypadku restaurowana jest idea dzieła, a nie jego oryginalna materia. Patrzymy na emulację prac Stanisława Drużdża. Arsenał środków konserwatora kiedyś przypominał wyłącznie warsztat pracy artysty. Bywa, że posługujemy się nim wyłącznie, kiedy potrzeba, ale kiedy nasza diagnoza wymaga badań, używamy najnowsze technologie. Oprócz technologii cyfrowych, nieniszczących badań, których używamy, światła nieniszczące, światło rozproszone, ultrafioletowe, luminescencje, odczerwień, rentgen. Mamy także całą masę urządzeń, które wykorzystują najnowsze techniki. Chodzi o ultradźwięki, chodzi o próżnię i to jest nowy dział narzędzi, które nam pozwalają nie tylko zdiagnozować, ale które nam pozwalają wyjść naprzeciw bardzo takim złożonym i nierozwiązywalnym za pomocą skalpela czy pędzla problemom. Instytucje nie tylko przechowują i dbają o kolekcję, także udostępniają ją publiczności. Wystawa kolekcji to prezentacja dzieł sztuki zgromadzonych w prywatnej lub państwowej kolekcji. Może być to pokaz pełnej kolekcji lub kuratorski wybór prac dotyczący wybranego tematu. Karol Radziszewski pokazał część zbiorów Zachęty na wystawie pod tytułem Siusiu w torcik. Cała wystawa nazywała się Siusiu w torcik. I jest to tytuł zaczerpnięty z wierszyka Edwarda Krasińskiego, takiego artysty konceptualnego. Cały wierszyk to jest coś mnie korci, aby zrobić siusiu w torcik. Edward Krasiński był rzeźbiarzem, malarzem, autorem form przestrzennych, instalacji i sytuacji artystycznych.
uznawany jest za jednego z najważniejszych protagonistów neoawangardy polskiej lat 60. i 70. XX wieku. Od 1968 roku Krasiński zaczął oznaczać przestrzeń ciągłą linią, przylepiając na wysokości 130 cm niebieską taśmę, blue scotch, która stała się znakiem rozpoznawczym jego sztuki. Zachęta posiada w kolekcji unikatową realizację Krasińskiego, przygotowaną na monograficzną wystawę artysty w 1997 roku. Częścią wystawy była ogromna instalacja Edwarda Krasińskiego, jego charakterystyczny niebieski blue scotch, niebieski pasek pojawia się zawsze w jego pracach. Tutaj przywołałem jego instalację, która pokazywała prace, które były w kolekcji Zachęty kiedyś, przed wojną, a które teraz są w Muzeum Narodowym. On przywołał te prace w formie czarno-białych reprodukcji i przez wszystkie prace przebiegał niebieski pasek. Jako artysta w tej wystawie wcielałem się w kuratora i właśnie to był taki, miał być taki pomysł na kuratora, który jest trochę niespełnionym artystą, czyli chciał być artystą, ale nie został, więc używa prac innych twórców, żeby skleić te swoje wielkie dzieło. I tak chodząc po różnych salach tej wystawy, właściwie można było mieć wrażenie, że to jest taka ogromna instalacja artystyczna. To znaczy każdy obraz był użyty jak taki kolor lub wyciśnięta farba stópki. Cała wystawa była takim wielkim obrazem, czyli moim artystycznym pomysłem, który nazywał się pomysłem kuratorskim. Przeszukiwanie kolekcji do wystawy Siusiu w torcik zaczęły się od przysłania mi maila z dużym wyborem wszystkich prac, których jest prawie 4000. I później właściwie miałem dopiero możliwość spotkania się bezpośrednio z pracami w magazynie. Bardzo ciekawe było szperanie w tych wszystkich szufladach, gdzie znajdują się grafiki, bo grafiki są ułożone alfabetycznie w takich wąskich, długich szufladach, gdzie właściwie w białych rękawiczkach tylko i wyłącznie można się do nich zbliżyć. I otwierałem te szuflady jedna po drugiej, najpierw jeden dzień, potem drugi, potem trzeci. Trwało to właściwie ponad tydzień, dlatego że tych prac jest strasznie dużo. Każda jest przełożona takim białym papierkiem. I żeby każdą obejrzeć, trzeba wyciągnąć całą szufladę i dopiero jedna po drugiej oglądać. Więc to bardzo dużo zajmowało czasu, natomiast było bardzo ciekawe, bo tych prac graficznych rzeczywiście było bardzo dużo. Założenie było też takie, żeby na wystawie pokazać tylko prace z kolekcji, czyli coś, co tutaj już się znajdowało, ale żeby pokazać je w inny sposób. Dlatego cała wystawa skupiała się na wszystkich pracach, tylko nie na arcydziełach. Nie było właściwie prawie prac, które byłyby powszechnie znane, a raczej takie, które pojawiły się w ogóle po raz pierwszy tutaj na wystawie lub bardzo dawno nie były wyciągane z magazynów, prawdopodobnie od lat 60. czy 70. I ten pomysł na wystawę, żeby pokazać prace takie nietypowe i nie arcydzieła, nie najładniejsze rzeczy, wywoływał również trochę kontrowersji, to znaczy niektórzy czuli się troszeczkę zaskoczeni, chodząc od sali do sali, bo nie wiedzieli właściwie, co to są za prace, kto je stworzył, dlaczego one są w takich zestawach. I ta wystawa miała też spełnić takie zadanie, żeby widz musiał być sprowadzony tylko do takiego odbioru estetycznego, to znaczy musiał patrzeć na pracę i sam decydować, czy mu się podobają, czy nie, ponieważ cała wystawa utrudniała taki bardzo prosty odbiór. Karol Radziszewski za tę wystawę został wyróżniony prestiżowym paszportem polityki, a nam udowodnił, że wystawa kolekcji nie musi być ani grzeczna, ani nudna. Powstawanie zbiorów dzieł sztuki jest długotrwałym procesem. Historia kolekcji ilustruje historię samej Zachęty. Inne były zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które już przed wojną gromadziło pierwsze kolekcje, obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Za czasów Centralnego Biura Wystaw Artystycznych nawet zakupy dzieł sztuki były przedłużeniem polityki kulturalnej państwa. Jeszcze inne są obecne wybory prac, o których decyduje grono ekspertów, a prace często powstają na zamówienie Zachęty. Zebrane prace stale poddawane są zabiegom, które mają utrzymać je w dobrym stanie, konserwacji i restauracji. Zachęta dość często przygotowuje wystawy kolekcji. Jedną z nich była wystawa Siusiu w torcik, której kuratorem był Karol Radziszewski.